Młody szachista Miejskiego Centrum Kultury i Sportu Igor Musiał państwa głosami został wybrany sportowcem roku 2016 w plebiscycie zorganizowanym przez gazety Co Tydzień oraz Tydzień w Jaworznie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w hali Via Sport na Osiedlu Stałym. Przez cały dzień mieszkańcy mogli korzystać z bezpłatnych treningów m.in. zumby, boksu czy tenisa. Na pewno duża frajda, tak samo zaczynałem, więc może nie pamiętam dobrze tych początków, ale na pewno coś mi się tam przypomniało właśnie z młodych lat. Duża frajda. Zrobiliśmy taki dzień otwarty, trening bokserski odbył się o godzinie 13. Zrobiliśmy parę stacji bokserskich szybkościowych, a potem parę stacji takich, można powiedzieć, technicznych. Na koniec troszeczkę sparingu. No i zakończyliśmy to treningiem bokserskim, a teraz odbywają się zajęcia, powiedzmy, crossfitowe i zumby. Zanim rozpoczęto uroczystą galę wręczenia nagród, swoje umiejętności zaprezentowali najmłodsi zawodnicy z klubu sportów walki Satory Jaworzno. Zawodnicy zaprezentowali techniki akrobatyczne, które trenujemy na treningu, techniki rzutów przede wszystkim, które są głównym jakby celem naszych treningów, czyli doskonalenie rzutów, no i techniki w stójce, tak, ciosy, kopnięcia. Od najmłodszego kształtujemy już ducha walki w sercu każdego zawodnika, więc oni przykładają się do treningów, no i jest ogień, można powiedzieć, nie? Na treningach. Tak. Na miejscu 10 uplasował się podopieczny mistrza Bogdana Wołkowskiego, Dominik Jastrząb z UKS Fair Play. Miejsce 9 przypadło Ewie Białas, zawodniczce Akademii Boksu Roberta Gortata. W ubiegłym roku zajęłam 3 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. No, bardzo się cieszę, że to było moje największe osiągnięcie. Oprócz tego zdobyłam 2 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski. Były organizowane pierwsze takie mistrzostwa, one będą organizowane co 2 lata. Tam po prostu rywalizujemy między uczelniami akademickimi. Tam udało mi się zdobyć 2 miejsce, również jestem z tego powodu zadowolona. Oprócz tego stoczyłam troszeczkę walk, ale kontuzja mojego prawego kciuka, który niestety został uszkodzony w walce, wyeliminowała mnie na 6 miesięcy, ale trenowałam cały czas. Na miejscu 8 znalazł się brat Ewy Konrad, który ze względu na zgrupowanie kadry Polski nie mógł być obecny na gali. W jego imieniu nagrodę odebrał jego ojciec Andrzej Białas. Zdobył kwalifikacje do Mistrzostw Polski. Na Mistrzostwach Polski w tamtym roku zajął 1 miejsce w kategorii 60 kg. Tym samym stał się mistrzem Polski. Walczył w różnych turniejach, reprezentował wtedy jeszcze Energetyk, teraz już Akademię Boksu Roberta Gortata. Miejsce 7 przypadło strongmanowi Bartłomiejowi Bąkowi. Nie mogę powiedzieć, że jest to zawodowe, jest to dalej amatorskie, ale na takim dużo wyższym poziomie zaangażowania. No wiadomo, całe życie jest podporządkowane temu, że ten sport uprawiam. Dieta, tak jak wspomniałeś. Wielogodzinne treningi, bo mój trening zazwyczaj trwa około 3 godzin. Nie jest to codziennie, bliżej okresu startowego. Na miejscu 6 uplasował się jedyny piłkarz w pierwszej dziesiątce, Krystian Wylężek ze Szczakowianki Jaworzno. Pierwszą piątkę otworzył zawodnik jaworzyńskiego klubu bokserskiego Jawor Team, Dawid Miziołek. Największe takie moje osiągnięcie to mistrz Polski. I teraz właśnie jutro już wyjeżdżamy na Mistrzostwa Polski, tylko tym razem seniorów, jestem starszy. I myślę, że powtórzę ten sam sukces. Tuż za podium znalazła się para Daria Nowak i Wojciech Kuźma z UKS Sukces Jaworzno. Zdobyliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w 2 stylach, a w 1 standardowym byliśmy wicemistrzami. Mieliśmy 3 miejsce na Pucharze Świata. No i też zostaliśmy mistrzami Śląska. Zanim poznaliśmy pierwszą trójkę, zgromadzeni goście mogli obejrzeć pokaz freestyle futbolu. Na 3 stopniu podium uplasowała się zawodniczka trenująca gimnastykę artystyczną w Miejskim Centrum Kultury i Sportu, Zuzanna Pióro. Rok temu zajęłam akurat 2 miejsce na Mistrzostwach Śląska. W tym roku akurat nie zajęłam 1 miejsce na Mistrzostwach Małopolski i ogólnie
zależy, jakie są zawody, dobrze mi idzie w gimnastyce. Miejsce drugie w tym roku przypadło zawodnikowi freestyle futbolu z grupy R-Style, Dawidowi Ziomkowi. Wiem, że ludzie oddali na mnie dość sporo głosów, za co im bardzo dziękuję i fajne wyróżnienie. Zwycięzcą tegorocznego plebiscytu został młody i bardzo utalentowany szachista Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, Igor Musiał. Jakie te sukcesy masz? Mistrz Polski do lat 8, błyskawiczne i mistrz Polski do... w klasycznych. Było warto. Igorek, nawet nie sądziliśmy, że ma taki talent szachowy. Dla dzieci jest to coś niesamowitego i jeżeli się jeździ po turniejach po Śląsku, po Polsce, to dzieciaki od lat 5 już zaczynają grać w szachy i naprawdę serce rośnie, jak się takie rzeczy widzi. Plebiscyt nie mógłby się odbyć, gdyby nie ogromne wsparcie ze strony sponsorów. Marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi, posła na Sejm Rzeczpospolitej Pawła Bańkowskiego, który ufundował puchary oraz jedną z nagród. Sport Jaworzny to przede wszystkim ludzie, sportowcy, również ci, którzy dzisiaj zostali laureatami plebiscytu sportowca roku 2016, ci nominowani i ci, którzy nie znaleźli się w tym rankingu, ale czynnie i amatorsko uprawiają sport. Radnych Rady Miejskiej Krzysztofa Lenorta, Nikodema Motyki, który oprócz jednej z nagród ufundował także statuetki dla sportowców oraz upominki dla każdego z nich oraz Sebastiana Pyci. Strategia oznacza bardzo wiele. Jest to dokument, który wskaże kierunki rozwoju sportu i turystyki w mieście. W strategii na pewno będą zawarte takie sprawy związane z udostępnianiem obiektów sportowych, z inwestycjami sportowymi. Te inwestycje muszą przebiegać planowo, rozsądnie, według potrzeb, które są aktualnie w mieście. Garbarni Szczakowa, Jaworznickiej Izby Gospodarczej, Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, firmy Coral Plus, Grupy Cargo, Laser House, Apteki Tęczowa, Artcom, Kozackiego Stylu, Hotelu Pańska Góra, Teresy Kondoszek, JSP Szczakowianki oraz Jawor Teamu.